Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu. Ja jestem kolejnym tutaj z wykładowców, można tak nazwać, Wiosennej Akademii Muzyki. Jestem bardzo wdzięczny organizatorom, czyli Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz Fundacji MyWay. Drodzy Państwo, witam Was wszystkich, widzę już tutaj na czacie, no, mamy gości. Z Ukrainy, z Tomska, z Mołdawii. Bardzo się cieszę i korzystając z okazji, może zacznę od tego, ponieważ y, jest z nami fagocista ze Szczecina Andrzej Moros. Andrzeju, y, bardzo cię proszę, żebyś tłumaczył niektóre pytania, które później będą zadawać nam koledzy y, z nasze, z, za naszej wschodniej granicy. Także bardzo o to proszę. Y, powiem Państwu tak. Y, mam oczywiście plan naszego spotkania. Ale bardzo zależy mi na tym, żeby to było żywe i żebym w dużym stopniu, żebyście Państwo uczestniczyli w tym spotkaniu ze mną. Technicznie wygląda to w ten sposób, że ja tutaj patrząc na Państwa do kamery pod spodem mam monitor. Niestety na monitorze wyświetla mi się tylko 8, 8 pytań, 8 wpisów, w związku z czym te wpisy, które znikają. Ja nie mam możliwości powrotu do nich. Dlatego jak ktoś y, zada pytanie i ono mi zniknie, to nie dlatego nie odpowiadam na to pytanie, że się wykręcam, tylko dlatego, że po prostu ono gdzieś tam przeszło wyżej i proszę jeszcze raz z, napisać to pytanie. Ja postaram się naprawdę mm, odpowiedzieć na jak największą ilość pytań. Y, miałem dwie możliwości. Pierwsza możliwość y, to forma wykładu, czyli powiedzieć, ponieważ nie ukrywam, że dzięki temu, że uczę gry na fagocie od pierwszych kroków, czyli od momentu jak uczeń przychodzi i uczę go składać, instrument czy nie miał do czynienia z fagotem, uczę aż do poziomu dyplomu magisterskiego. I pracuję ze swoimi absolwentami, także, także przekrój jest dosyć duży, i myślę, że to jest dla mnie bardzo wartościowe i bardzo mnie rozwinęło to, że ja pracuję na wszystkich poziomach. Oczywiście każdy poziom wymaga innych umiejętności, innej specyfiki, natomiast rzeczywiście one często się przenikają, i rzeczy, które ćwiczymy na samym początku, często nam umykają po wielu latach i bardzo warto do nich wracać. Dlatego chciałem się skupić na rzeczach warsztatowych. Ale będę postanowiłem za około 10 minut ja taki wstęp zrobię. Po 10 minutach ja państwu dam sygnał, zaczynajcie zadawać pytania. Teraz z przyjemnością słucham wszystkich powitań. I dzień dobry jeszcze raz państwu. Natomiast powiem tak. Znaleźliśmy się tutaj w tej sytuacji z powodu tego, co się dzieje na świecie. No Jest w tej chwili pandemia. Siedzimy w domach, nie gramy, nie, nie uczymy w bezpośrednim kontakcie. I tak zastanawiałem się, co, co dobrego, ja jestem z natury optymistą, co dobrego może przynieść nam taki czas. Otóż wydaje mi się, że można ten czas w pewnym sensie wykorzystać. Chciałbym, że na innych instrumentach. To pytanie dotyczy nas wszystkich. Pomyślmy, co w naszej grze nas uwiera, w czym nie jesteśmy doskonali, a wszyscy mamy takie, takie rzeczy, nad którymi musimy pracować. I korzystając z takiego czasu, kiedy nie gonią nas terminy, kiedy nie musimy przerabiać całej masy materiału, kiedy nie musimy ćwiczyć ogromnej ilości tych nutek, Możemy rzeczywiście skupić się na swoim warsztacie, na swoich niedoskonałościach. Czyli przechodząc do konkretu, bardzo mi się y, uświadommy sobie, że y, sami pracujemy na przestrzeni roku, to podsłuchałem od pani profesor Agaty Szymczewskiej, która y, obliczyła, że w ciągu roku ćwicząc mniej więcej 3 godziny dziennie, spędzamy z instrumentem sami bez nauczyciela około 1000 do 1100 godzin. Natomiast z nauczycielem, zakładając, że jest 30 tygodni w roku, kiedy chodzimy na uczelnię czy do szkoły, biorąc pod uwagę, że są dwie lekcje po 45 minut, wychodzi nam około 50 godzin rocznie. Proszę zwrócić uwagę, jaka to jest dysproporcja. Czyli teraz umiejętność wykorzystania czasu w domu jest umiejętnością podstawową. Natomiast nauczyciel to jest ten diagnosta, to jest ten ktoś, kto powinien pomóc nam postawić prawidłową diagnozę. Co najbardziej jest mi w tym momencie potrzebne. Z doświadczenia wiem, że takie trzy główne punkty, nad którymi trzeba zawsze pracować, w zależności od człowieka, od, od ucznia, od studenta, od fagocisty, są, są takie trzy warsztatowe podstawowe elementy. To jest wdech, podparcie ciśnienie i wydech. To są trzy. Elementy moim zdaniem najważniejsze. Potem y, mamy elementy y, takie jak staccato, legato, palce, pozycja. No, pozycja jest związana z wdechem, także y, to są elementy, które są równie ważne, ale na innym etapie. Jak już powiedzmy, mamy w podstawowy sposób y, dobrze, dobrze opanowane te elementy główne. Y, teraz tak y, chciałbym y, żebyście państwo już w tej chwili już w tej chwili zastanawiali się nad pytaniami i y, ja będę powolutku na te pytania odpowiadał ja może tytułem wstępu omówię tylko te trzy pierwsze bazowe y, elementy warsztatu czyli rozpocznę od y, wdechu wdech y, jest jest y, związany no, z naszym życiem, z naszą anatomią. Natomiast na co dzień do życia potrzeba nam jedna y, trzecia mniej więcej tego powietrza, którego używamy grając na instrumencie? No, może jeszcze więcej na Flecie, na Tubie, na pewno tam zużywamy więcej, natomiast pełny wdech jest y, wskazany praktycznie na każdym instrumencie. Y, z jakimi problemami spotykam się, jak przychodzi do mnie młody człowiek? Bardzo często. Wdech jest zaciśnięty. Znaczy nie, nie jest, nie, nie jest swobodne, swobodny moment nabrania powietrza. Ja stosuję taką metodę, że staram się, żeby to była zgłoska HO. Czyli świadomie rozpoczynam od H, ale gardło jest ułożone do O, czyli brzmi to mniej więcej w ten sposób. I teraz tak. Chciałbym, żeby. Yy... Ten wdech trwał dosyć długo, ponieważ y, jeżeli umiemy wziąć go długo i spokojnie, daje to nam większą gwarancję, że on będzie swobodny. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który y, może powodować, że będziemy się lepiej kontrolować podczas wdechu. To jest akurat y, zasłyszane od jednego z flecistów: y, Trzymajmy sobie palec w tym miejscu. Nie wiem, jak kamera y, to pokazuje. I podczas wdechu spróbujmy sprawdzić, czy nam się tutaj nic nie ruszy. Mi się nie ruszyło, nie wiem jak Państwu, sprawdźcie sobie, bo jeżeli się rusza, ten ruch oznacza spięcie języka podczas wdechu. Nie powinno się ruszać. Jeżeli to umiemy, jest duża gwarancja, jest duże prawdopodobieństwo, że wdech był wzięty swobodnie. Druga rzecz magiczna, ja będę przechodził dosyć szybko do następnych rzeczy, to jest tak zwane miejsce, odczucie nasze, jakie mamy podczas wzięcia głębokiego oddechu. Te magiczne słowa nisko, wpięty, bardzo nisko, to jest wszystko prawda, bo my podczas pełnego wdechu odczuwamy gdzieś ucisk albo miejsce, w które w cudzysłowie powietrze nam wchodzi. Najprościej jest. Yy, jak, jak każemy, czy sami sobie kucniemy, i w momencie w pozycji kucając nabierzemy dużo powietrza, z tym odgłosem ho. I wtedy, prawdopodobnie przy głębokim wdechu, gdzieś poczujemy ucisk. Jest to nasz ucisk naturalny. Bardzo często yy, ja lubię, jak ucisk jest w tak zwanych, ja to nazywam w nerkach czyli to jest przy kręgosłupie Tutaj na wysokości albo troszkę poniżej pasa tego przeponowego, z tyłu przy kręgosłupie. Jak ktoś umie wziąć tak głęboko oddech, że poczuje tam ucisk, to znaczy, że jest fajnie, jest uruchomiony cały ten pas przeponowy. Jak komuś to nie wychodzi, bo zdarza się tak, to najprostszą metodą jest stanąć. Ja mogę stawać, ponieważ potem na instrumencie, jak będę pokazywał ćwiczenia, to Państwo będziecie też mnie widzieli z innej kamery, ale stanąć, spuścić ręce swobodnie. I wtedy wziąć pełny oddech. I nie wypuszczając powietrza, proszę się wyprostować. Wtedy powinniśmy poczuć powietrze w tak zwanych nerkach. Czyli jeszcze raz schylamy się, nabieramy powietrza, nie wypuszczamy, prostujemy się, czujemy z tyłu i dopiero wypuszczamy. I potem w pozycji stojącej staramy się, żeby to powietrze nam się umiejscowiło w tych tak zwanych nerkach. Jeżeli jeżeli y, nie czujemy tego, to zaczynamy od pozycji schylonej, potem pół schylonej, potem pozycja trzy czwarte i pozycja wyprostowana. Powinno nam to pomóc i powinno nam się udać y, to w pewnym momencie zrobić. To jest fajne, bo to jest nasze odczucie i możemy to kontrolować nie mając lustra, po prostu to czujemy. Jedną z metod, też bardzo fajną moim zdaniem jest metoda mm, też flecisty, graf, pro, profesora grafa, który y, powiedział, żeby miejsca tego szukać na wdech w ten sposób, że najpierw wydychamy powietrze do końca, wyciskamy z siebie powietrze do końca, czyli w... ale wyciskamy w taki sposób. Żebyśmy już czuli, że gałki oczne naprawdę nam wypadają. Bardzo mocno to robimy. I w momencie jak już czujemy, że już naprawdę ostatni pęcherzyk płucny jest opróżniony, wtedy poczujemy, że mniej więcej 10 cm pod pępkiem, powstaje taki węzeł, takie mięśnie bardzo ściśnięte. Próbujemy przez dwie sekundy utrzymać ściśnięte te mięśnie, i wtedy na swój wewnętrzny sygnał hop. Popuszczamy te mięśnie i nabieramy w tamto miejsce, jakby w cudzysłowie, znowu w tamto miejsce powietrze, ponieważ bierzemy cały czas w półca, ale odczucie nasze jest takie. Ja spróbuję państwu to zademonstrować. Stoimy, ja teraz wypuszczam powietrze. Dwie sekundy. I teraz jak Państwo sobie to przećwiczycie, ja nie będę tego wielokrotnie robił, to zobaczycie jak bardzo fajnie nam pokazuje to tak zwane niskie oddychanie. To mniej więcej ten punkt powinien być węzeł 10 cm pod pępkiem. Teraz tak, bardzo istotnym elementem oprócz tego, żeby mieć luźny język, czyli sprawdzamy, żeby nam się nie ruszało, jest. Luźny ten staw, to jest staw, jeden ze stawów stresu, to jest, on się chyba nazywa, nie wiem czy czegoś nie popsuje teraz, ale wydaje mi się, że żuchwowo-skroniowy. To jest staw, który po prostu w momencie spięcia spina nam cały język i nie możemy swobodnie nabierać powietrza, ani potem wypuszczać tego powietrza. To jest... Y to jest też bardzo istotne, żeby oprócz tego braku ruchu językiem nie mieć spięcia tutaj w tym miejscu, w tym wstawie y, żuchwowym, nazwijmy go. Y, teraz możemy przejść, bo y, czas y, widzę, że szybciej ucieka ni niż mi się wydaje. Przejdziemy do drugiego z tych głównych y, moich warsztatowych założeń, czyli do ciśnienia. Ciśnienie ja nazywam czasami zamianą. To jest wyobraźmy sobie, że wdech to jest fala przypływająca na plażę. Moment, kiedy ta fala zawraca, to jest właśnie zamiana i ciśnienie, bo wtedy powstaje ciśnienie. I odpływ to jest wydech. Jesteśmy w momencie zamiany, czyli tego punktu, kiedy nabraliśmy powietrza i y, próbujemy stworzyć z niego energię która spowoduje, że nasz, nasz intensywny wydech będzie, będzie powodował piękne granie, piękne dźwięki, jak najmniejszy wysiłek. No więc najprostszym takim moim zdaniem elementem, który wielu osobom wystarcza, jest po prostu powiedzieć, że, żeby grał ciepłym powietrzem. Ciepłe powietrze, można to sprawdzać sobie nawet na ręku, ale generalnie chodzi o wyobraźnię. Jeżeli spróbujemy naprawdę ciepłym powietrzem dmuchać, to y, będzie to już element podstawowego podparcia. I to u młodych adeptów sztuki gry na fagocie, myślę na innych dętych instrumentach bardzo często jest dobrym początkiem. Y, oczywiście y, bardzo istotnym też istotną rzeczą jest, żeby to ciśnienie było robione odpowiednią ilością powietrza. Na oboju, na fagocie, my nie potrzebujemy zużywać bardzo dużo powietrza, dlatego tutaj ta umiejętność oceny w czasie ćwiczenia bez instrumentu, ile tego powietrza wydmuchujemy, jest niezmiernie ważna. Także hmm, ciepłe powietrze. Mi się bardzo dobrze sprawdza wszyscy, którzy tutaj są, a widzę nazwiska też z kursów moich uczniów, studentów. Wiedzą, że ja bardzo często mówię "wejder", a oznacza to nic innego, jak w technice Aleksandra jest to opisane jako szeptane "y", zgłoska "y" szeptana. Jeżeli wszyscy weźmiemy i zrobimy sobie takie ćwiczenie, że nie wiem czy to słychać, ale ja staram się w miarę głośno szeptać zgłoskę "y". Jeżeli ktoś z Państwa mi potwierdzi, że, że słychać to Y, to będę szczęśliwy. Natomiast to ćwiczenie jest o tyle niebezpieczne, że ono musi być robione pod kontrolą, żebyśmy sobie nie zrobili. O, słychać, świetnie. Dzięki Iza i dzięki Arku. <grym> w każdym razie ten szept z głoski Y w pewien sposób... Sprawdźmy sobie, jak zaczyna działać, jak zaczyna nam działać mięsień przepony i mięśnie brzucha i międzyżebrowe w momencie, jak szepczemy Y. Jeżeli szepczemy z dużą intensywnością, a dlatego mówię wejder, bo jeżeli sobie przypomnicie odgłos tego Lorda, który wchodził w tej przyubicy, to jest mniej więcej coś takiego. To jest oczywiście tylko coś, co ma działać na wyobraźni, natomiast rzeczywiście to bardzo wielu osobom pomaga. Czyli to jest szeptane i y. To jest druga metoda. Trzecia metoda to jest c zgłoska z, tak jakbyśmy spuszczali. Y no powietrze z koła samochodowego mi się to najbardziej z tym kojarzy i tutaj jest jedno niebezpieczeństwo bo większość ludzi ja zaobserwowałem robi to z całą ilością powietrza którą ma w sobie i jakby nie dostosowuje do potrzeb y y, do potrzeb stroika Ważne, żeby sobie sprawdzić najpierw dmuchnąć w stroik. Zobaczyć, czy w instrument, zobaczyć ile tego powietrza. Ja spróbuję to zrobić ze stroikiem. Ile tego powietrza wchodzi w stroik i mniej więcej tą ilością powietrza uzyskać yy, zgłoskę c. c. Super, to jest tak. Musimy po prostu ocenić jak długo możemy wydobywać z siebie tę zgłoskę, C. ja oceniam, że minimum 15 sekund. Jeżeli nabierzemy pełny oddech, a pewnie i do 30 damy radę dość. cały czas intensywnie wydobywając z siebie zgłoskę. C. Jeżeli sprawdzimy znowu, jak się zachowują nasze mięsień, nasz mięsień przepony, nasz, nasze mięśnie tutaj międzyżebrowe, to zobaczymy, że one wykonują pracę. One wykonują pracę i o taką pracę w grze na instrumencie chodzi. I teraz tak. Następne dwie metody są metodami y, takimi, jak ja nazywam mechanicznymi. Y, one na niektórych też y, działają bardzo dobrze. Pierwsza metoda jest taka, że jak nabierzemy powietrza i zaczynamy dmuchać, to nie może nam się mięsień przepony zapaść. Ja nie wiem, czy kamera będzie to dobrze uchwycić. Ja spróbuję wziąć oddech i dmuchać i zobaczycie, że moje ręce będą w tej samej pozycji, a nawet lekko się wypchną, jak ja spróbuję z dużym podparciem dmuchnąć. Css, css. Nie wiem, czy widać moje ręce, ale nie może, nawet jak wbijemy palec, to nie może wpaść nam, tylko cały czas te mięśnie elastycznie podtrzymują nam te palce. I druga powiązana z tym metoda wokalna jest taka, że nabieramy powietrza i próbujemy... Doły żeber, te skrzydełka, w czasie dmuchania utrzymywać rozszerzone. Żeby też nie pozwolić im się zamknąć, tylko utrzymywać do samego końca rozszerzone. To jest taka metoda techniczna. Tak jak mówię, niektórym to pomaga. Ja wolę stosować ćwiczenia i teraz y, przejdę do roli, płynnie do roli nauczyciela. Ponieważ y, moim zdaniem. Y, nie jest dobrym nauczycielem, znaczy jest, może być świetnym nauczycielem, i jest na pewno ten, który ma ogromną wiedzę, ale przede wszystkim ten, który tę wiedzę w odpowiedni sposób yy, przekazuje i dawkuje, ponieważ my nie jesteśmy w stanie, korygując swój warsztat, zająć się jednocześnie czterema, pięcioma problemami. No, nie będzie to skutecznie. Ja twierdzę, że warto pilnować jednego problemu i utrzymać taki elementarny okres. Kilku tygodni, nawet do kilku miesięcy, żeby on nam wszedł w pewien rodzaj nawyku, maksymalnie dwie rzeczy. I teraz można oczywiście powiedzieć komuś, kto ma problemy z podparciem, że czwarty palec prawej ręki podnosi za wysoko, tak jak ja, yy, ale to yy, w momencie, kiedy on musi pracować nad podparciem, tylko spowoduje szkody, ponieważ odwróci jego uwagę od istotnego problemu. I tutaj tak bardzo nam są potrzebni nauczyciele mądrzy którzy dobrze zdiagnozują i potem będą konsekwentnie pilnować tej, tego jednego elementu do momentu, aż on nie będzie dobry. I tutaj ja robię tak, to mówię, zwracam się teraz do tych, którzy uczą, że mając, nie wiem, na każdy z elementów pięć różnych ćwiczeń z każdym uczniem yy, próbuję każdego ćwiczenia. Próbuję, oczywiście w, w mniej więcej wiem, które działa najskuteczniej, ale to nie jest regułą. W związku z czym próbuję i Staram się dostrzec, przede wszystkim wiem, co chcę usłyszeć. Staram się dostrzec, kiedy zadziałało, i potem konsekwentnie, naprawdę z dużą dozą cierpliwości i bądź konsekwencji bardziej, yy, rzeczywiście egzekwuję i pilnuję tego do momentu, kiedy nie wejdzie w jakiś elementarny nawyk. A potem często też troszkę ucieka, trzeba wracać i to już są krótsze te okresy uciekania, i to w pewnym momencie nam się udaje. Dobrze. Teraz y, przeszliśmy. Aha, jeszcze jednym ćwiczeniem takim sprawdzającym, to będzie bardzo brzydko brzmiało i to będzie niestety, postaram się, żeby to by nie był pierwszy dźwięk, jaki dzisiaj wydam y, tutaj do mikrofonu. Jest takie ćwiczenie, zresztą profesor Krupa pokazywał pa, bardzo podobne na oboju ćwiczenie, czy nie podobne, tylko identyczne. Ja może spróbuję tylko, czy fagot migra. I teraz co robimy? Tylko proszę się nie zdziwić, bo to będzie okropnie brzmiało. Wkładamy strojik aż na owijkę tutaj, tak żeby nie było kontroli za dwa druty. I próbujemy grać yy, tak, żeby tylko samym powietrzem. Gamę F-dur na razie przez jedną oktawę. Ktoś, kto nie ma dobrego podparcia, nie jest w stanie w miarę czysto. Ja spróbuję wyżej teraz zagrać, ale w zasadzie tylko powietrze powoduje, że ta intonacja jest w pobliżu. W pobliżu, bo normalnie. To jest jedna z metod sprawdzenia, czy nasze podparcie jest wystarczające, ponieważ wystarczy potem. Robi się łatwo i wszystko wychodzi. Także to jest jedna z metod sprawdzenia, która, którą ja stosuję od czasu do czasu. No nie jest to przyjemne, ale, ale daje, nam, daje nam dużo, że tak powiem, obrazuje nam bardzo wiele. Bardzo istotne też dla podparcia jest granie bez języka. Czyli język jest tym elementem, który zaburza nam pewne rzeczy. Pewne rzeczy, przepływ powietrza. I teraz, jeżeli będziemy grali w ten sposób, bez języka grałem teraz. Cały czas bez języka grałem, i to bardzo no, każdy, kto robi to ćwiczenie, wie, jak bardzo pracują mięśnie brzucha, które powodują, że. No one się wzmacniają i mamy lepsze ciśnienie. Dobrze, przejdę teraz, bo już widzę pierwsze pytania. Bardzo dziękuję Grzesiowi za reakcję, Kubie, bardzo mi miło. Trzecim z tych ważnych elementów jest tak zwana emisja. Cóż to jest ta emisja? Emisja to jest swobodny przepływ powietrza, czyli, jak już mamy to ciśnienie, nie możemy nigdzie spowodować. Zatoru po drodze. Co powoduje zator? No, zator może spowodować albo język, który jest bardzo wysoko i zaburza nam, zamyka nam ten przepływ, albo usta, które są za mocno ściśnięte, bo mamy za małe podparcie i nie ma, tego, nie ma tego przepływu. Jakie tak, języki, też gdzieś to przeczytałem, ale jest to bardzo logiczne. Mamy różnej wielkości, szczególnie końcówkę języka, w ogóle jest to ogromny mięsień, który jest gdzieś tu przyczepiony do obojczyka. Ale koniec języka ludzie, ludzie mają małe, średnie i duże. Ludzie z małymi językami mają troszkę łatwiej. Chociaż spotkałem się w swojej, na swojej drodze pedagogicznej yy, studenta, który miał tak mały język, że w momencie jak obniżył tył języka, to grając takato, nie sięgał do stroika. Proszę sobie wyobrazić, ale dzięki temu inne rzeczy były bardzo dobre. Dlatego tutaj, tutaj są naprawdę różne, różne wypadki. Teraz tak, jeżeli jak sprawdzić, czy ten przepływ powietrza jest dobry, czy ten dźwięk jest otwarty? Jak mamy nauczyciela, czy już jesteśmy osłuchani, czy doświadczonymi muzykami, no to wiemy mniej więcej, jak to powinno brzmieć. Natomiast co zrobić, jak tego nie wiemy? Najprostsza metoda, którą zresztą podejrzałem, tutaj jest, przepraszam, dygresja. To jest jakby jedna z różnic między. Tym, co mówi, są najwybitniejsi europejscy profesorowie, których podziwiam i zawsze jak studenci pytają mnie do kogo, to zawsze mówię, to jest, to jest Dag Jensen i Ole Christian Dahl. Oni są fantastyczni, obydwaj są Norwegami, obydwaj od tego samego profesora, a w pewnych punktach mają zupełnie sprzeczne jakby poglądy. Jednym z tych poglądów jest Ole język nisko, fagot pionowo, bez balansera, a u Jensena wszyscy bardzo często, nie wiem, czy on o tym mówi, ale bardzo dużo jego studentów gra, mając fagot bardzo poziomo. I teraz tak, to jest bardzo, do, to poziomo, ja, pozwoliło mi skojarzyć, że jest to bardzo dobry sprawdzian tego, czy nie zaciskamy ust na stroiku i czy mamy dobry dźwięk, czyli bierzemy fagot, jak ja mówię, pod górę, wbijamy tak trochę jak na oboju, czyli nie tak jak, jak na Fagocie wychodzi, tylko pod górę i próbujemy grać. I teraz biorę normalnie. Czyli staram się, żeby jakby ta przejrzystość dźwięku, czy emisja, mówiąc krótko, czy wielkość dźwięku była podobna. Ja oczywiście trzymając normalnie fagot mam większą kontrolę, mogę zrobić że dźwięk, tak, żeby dźwięk był ładniejszy, ale jest to świetny sprawdzian, czyli podnosimy pionowo i sprawdzamy, czy yy, brzmi nam dobrze, ponieważ dlaczego tak się dzieje? Yy, ponieważ yy, wtedy nie ma natarcia na stroik, bo on jest yy, jak usta mamy tak, yy, pod, nie wiem czy to widać, ale, ale nie ma tego natarcia. I blokady stroika. On jest w tej pozycji. Druga rzecz, koniec stroika wypada nad językiem. Czyli to powietrze jest niezaburzone, nawet jak język podniesiemy, i to pozwoli nam sprawdzić, czy ta nasza emisja jest prawidłowa. Druga metoda, i tutaj idę, będę, będę mówił ymm, Państwu, bo nie zastanawiamy się tak naprawdę nad tym, co się dzieje z naszym językiem, jak gramy. My gramy, myślimy o muzyce, o pięknym graniu, ale w czasie ćwiczenia musimy się zastanawiać. Teraz proszę zrobić sobie taki eksperyment. Mówię do słuchaczy z dłuższymi językami, przepraszam. Dotykamy końcem języka do tyłu dolnych zębów, od środka. Proszę dotknąć. Teraz zjeżdżamy troszeczkę niżej. Troszeczkę niżej zaczynają nam się dziąsła. Jedziemy jeszcze niżej. I jeszcze niżej, pod korzeniami dolnych zębów, mamy taką szufladkę. I teraz zróbmy sobie. Taki eksperyment, i spróbujmy zagrać gamę, oczywiście tylko legato, trzymając język, koniec języka w tamtej szufladce. To też powinno nam poprawić przepływ powietrza. Ja spróbuję to zademonstrować. Czyli tak, dotykam językiem do. Do, do, do tyłu dolnych zębów, jadę dziąsło i wkładam go do szufladki, koniec języka, i gram gabę. Ja teraz to y, robię bez problemu, bo ja to ćwiczę akurat, ale zobaczycie Państwo sami, że jak będziecie usiłowali utrzymać ten koniec języka w tej szufladce, to im wyżej gramy, ten ten język będzie bardzo niesfornie próbował nam się wyrwać stamtąd. Ale my spróbujmy tak poćwiczyć, ponieważ to, y, to fizycznie zatrzymuje język w pozycji niskiej. Czyli on się nie podnosi do, do... To jest taka, no ja sobie to wymyśliłem i powiem tak, to, to mi działa, to mi rzeczywiście działa. Na emisję tak samo dobra y, granie bez języka. Y, Będę się posiłkował, bo zaczynam być troszkę chaotyczny, ale spojrzymy teraz. Aha. Teraz. Aha. Przypominamy sobie cały czas ten wdech, żeby się nie ruszało, i to samo, jak używamy języka, jak najmniej ruchu takiego wyczuwalnego tutaj palcem pod gardłem. Jest jedno świetne ćwiczenie na pozycję gardła na fagocie. Też brzmi fatalnie, ale no. Widocznie fagot jest takim instrumentem, że żeby ćwiczyć musi troszkę zabrzmieć fatalnie, żeby potem było pięknie. Yy. Już tłumaczę Państwu o co chodzi. Yy. Bierzemy gramy dźwięk GIS rozkreśny. GIS rozkreśne, czyli dźwięk, który wiemy, że na fagocie nie jest jakimś dźwiękiem łatwym, cudownym, ale gramy go w taki sposób gramy go za nisko i żeby wydobyć z instrumentu wielodźwięk, czyli jak najwięcej tego takiego chrobotu, który próbujemy, którego próbujemy na co dzień unikać. Ja spróbuję najpierw znaleźć ten chrobot. ten wielodźwięk brzmi mniej więcej tak. I teraz grając ten wielodźwięk, on musi być jak najbogatszy, jak najwięcej dźwięków starajmy się usłyszeć. Zapamiętajmy i zapiszmy sobie na twardym dysku, yy, że yy, jak układa nam się gardło i język w momencie, jak ten wielodźwięk brzmi w sposób bogaty. I proszę też y, napisać do Krystiana Ronesa, y, bo napisał, że rozumie tylko, zrozumiał Dagi Jensen i Ole Christian Dahl. Y, Iza, proszę tam napisz y, troszeczkę w prywatnej wiadomości. Y, wracam do wykładu. Y, jak zabrzmi nam w sposób bogaty dźwięk GIS jako wielodźwięk, zapamiętajmy pozycję gardła języka i spróbujmy, wykorzystując podparcie, dociągnąć ten dźwięk, dźwięk do właściwej wysokości. Brzmi to tak. Ważne, żeby w momencie, jak zaczynamy podpierać, utrzymać pozycję gardła i języka, tak jak do tego wielodźwięku. Słuchajcie, to bardzo wielu osobom pomaga. Popróbujcie sobie w domu to porobić. Ja do dzisiaj... Jak się czuję jakiś dyskomfort, to robię te ćwiczenia i to naprawdę działa. Dobrze. Kochani, pozdrawiam teraz już mogę wszystkich... No, bardzo się cieszę, że Was, fagocistów, tylu moich znajomych mnie ogląda. Proszę Was teraz o pytania. Ja wiem, że jest pewne opóźnienie, Czy jak Wy napiszecie pytanie, to chwilkę potrwa. Bo ja teraz mogę przejść... Do y, następnych rzeczy, które sobie przygotowałem, ale tak jak mówię, z, y, oczywiście przedłużyło mi się wszystko. Ale chciałbym już odpowiadać na Wasze pytania. Jeżeli y, moi drodzy macie takie pytania, to śmiało piszcie. Ja będę je czytał teraz na tym moim monitorze i próbował odpowiadać. Y, póki co Yy, tak, właśnie podpowiadają mi yy, Państwo z, EU, z Europejskiego Centrum Muzyki, że zachęcają Państwa do zadawania pytań. Yy, czy ma Pan jakieś porady na tak zwane gryzienie stroika? Yy, yy, nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale gryzienie stroika oznacza, że yy, czy zaciskanie ust na stroiku, czy obgryzanie końcówek stroika, bo yy, proszę to jakby... U, u, uściślić, bo to są dwie różne rzeczy. Oboiści też mogą zadawać pytania. Jak uczyć dzieci i siebie gry piano? Dobrze. Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić. Ja uważam, że bardzo, dobrym, bardzo dobrą podstawą do nauki gry piano jest granie crescendo i diminuendo, czyli rozpoczynamy. Ja bardzo lubię na stroiku. Żeby, żeby rozpoczynać wszelkie ćwiczenia na stroiku. Jak znaleźć odpowiedni dźwięk na stroiku? Najprostsza metoda to jest tak. Zagrać chrobot najpierw. I potem glisandem podejść troszkę wyżej i pierwszy czysty dźwięk, który nam się odezwie, jest tym dźwiękiem, który powinien wydawać nas stroik podczas ćwiczenia. Czyli, yy, czyli to jest zwykle między FIS a, a podwyższonym G. Mniej więcej tak, tak to brzmi, i wtedy ja zachęcam do grania. Zresztą profesor Krupa też o tym mówił. Robienie, to jest najtrudniejsze, robienie crescendo-diminuendo. Nie wiem, czy to słychać na mikrofonie, ale. I starać się minimalnie, minimalnie powiem tak, na, et na etapie początkowym, bo to Ania mi zadała to pytanie, ja bym sobie piano odpuścił. Pierwsze kilka lat grania, naprawdę pełny dźwięk, język dobrze wprowadzony, żeby staccato brzmiało tak samo. Co pan myśli o ćwiczeniu GAM przy jednoczesnym śpiewaniu? W ogóle śpiewanie podczas grania jest bardzo dobrym ćwiczeniem, powodującym. Każdy z nas, kto robi to ćwiczenie, czuje, że potem mu się dobrze gra, przez chwilę, tylko że to potem gdzieś nam ucieka i znowu dobrze nam się gra. I powiem tak, im luźniejsze gardło, tym łatwiej nam się śpiewa. Oczywiście jest to bardzo dobre ćwiczenie. Teraz Ola Taubel pyta o... To, to już przechodzimy do tych ćwiczeń, które, które no, jakby ja sobie w drugiej kolejności. Nabiegłość palców, dobrze. Tych ćwiczeń jest multum. Co jest ważne w palcach? W palcach jest ważne, żeby niestety bardzo często to się zdarza. Sam się z tym bardzo długo zmagałem, czasami jeszcze mi to ucieka, żeby ten palec, drugi palec lewej ręki nie miał przeprostu. To jest u nas bardzo trudne. Generalnie miejsce na opuszku jest bardzo ważne. Teraz chwilkę przy tych palcach. Ważna jest pozycja bez przeprostów palców w lateralnej pozycji. Kąt S-u, żeby ręka nie była ani tak, ani tak, musi być w miarę naturalnie. Tu dużo zależy od długości rąk. Wtedy też pozycja instrumentu, czy tak, czy tak. To jest też uzależnione od długości rąk. To trzeba y, bardzo dotykamy teraz rzeczy, których y, no, no ciężko jest to wszystko, jest dużo zależności, niemniej jednak ćwiczenie na biegłość. Ja uwielbiam y, gamy chromatyczne. I na przykład y, w ogóle stosuję taką, y, takie ćwiczenie, że na przykład wkładam to jest też Krystiana Dala. Że papierki wkłada między palec a klapę F i między palec a klapę G i staramy się grać, żeby nie wypadły te papierki, ponieważ one się przyklejają do palców, to nie wypadają, ale papierek lekki, ścierny, on już jest cięższy i wtedy spróbujcie coś pograć, nie odrywając palca od klapy, na przykład tego czwartego prawej ręki. i cały czas trzymamy przyklejony. Bardzo wolno to trzeba robić. Zobaczycie, że tercje w gamie F-dur na początku okażą się niewykonalne, ale potem, jak pogramy tak minutę, zobaczymy jak nam puszczają wszystkie mięśnie tutaj. Nagle nasze ręce stają się luźne. I teraz co do biegłości. Ja uważam, że świetne są gamy chromatyczne. Czyli ja na prawą rękę na przykład od dźwięku E do C z oparciami co cztery na co zwracamy uwagę. Nie wiem też czy w kamerze widać. Ja mam dosyć wysoko kogucika. Tu też zależy ja wolę mi tu nie przeszkadza w tej ręce jak są troszkę wyprostowane palce, ale fajnie jest jak one są leciutko półokrągłe. I ćwiczymy zwracając uwagę, żeby droga każdego palca do klapy czy do otworu była jednakowa. To samo potem na lewą rękę. Od C do G wychodzi Tak samo z oparciami, dużo, dużo, yy, yy, dużo oparć i bliska droga palców. Potem, no i tu mamy miliony ćwiczeń, naprawdę. Yy. To jest Christiana Dala, polecam drilsy, tam są naprawdę. Yy. Problem jest inny, żeby te ćwiczenia naprawdę robić yy, i, i wtedy, no i systematycznie i powinno wyjść, wychodzić nam po czasie jak najlepiej. Przepraszam, dekoncentruję się, bo dochodzę, nie chcę, żeby mi uciekały. Teraz widzę najwyżej Maję Rudkowską. Mam problem ze stakatem i pani profesor mówi, że podnoszę tył języka, nie doczytałem do końca. Maju, ponieważ ciebie znam bardzo dobrze, nie masz żadnego problemu, jesteś młodziutką, fagocistką i pięknie grasz. Natomiast no rzeczywiście staccato trzeba ćwiczyć i musi być coraz szybsze. Ja pamiętam akurat o tobie mogę powiedzieć personalnie, ponieważ ciebie pamiętam, mi się wydaje, że ty nie możesz grać za krótkim staccatem. Generalnie do krótkiego staccata przechodzimy dopiero, jak zaczyna ładnie brzmieć nam dłuższe staccato. Czyli najprostsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to grać? Jakiś pochód staccato mamy, nie wiem, c Cedur. Zagrajmy ją legato. A potem staccato, żeby absolutnie się nie zmieniło brzmienie. Bo przejście do krótkiego stakata. To jest cały czas problem języka, który wtedy rzeczywiście podnosi się do góry i, yy, i blokuje nam przepływ powietrza. Myślę, że. Powinnaś po prostu grać długie staccato i słuchać legato, żeby identycznie brzmiało w tych rejestrach. Yy, pa Paulina pyta mnie, jak nauczyć się bez fałszowania grać wysokie dźwięki na oboju. No, z doświadczenia wiem, że górne dźwięki na oboju są niskie, to jest kwestia pewnie podparcia jakiegoś, no, yy, ale powiedzmy, o Karol, To jak nauczyć się płynnej wibracji. Dobrze. Kontrolujcie to, ja będę teraz mówił o wibracji. Wibracja to jest też oczywiście element późniejszy, jak już ktoś ma te podstawowe, ale jest bardzo ważnym elementem wyrazowym w graniu. Jak ja uczę wibracji. Załóżmy dźwięk. Ja lubię na wyższych dźwiękach, ponieważ lepiej słychać. g na górze zagramy i potem będę jak, jak robi wibracje? Ja mówię z głoskę I, y, czyli tak jak... Szeptane Y, tylko tu nie szepczę bardziej, tylko mówię. Czyli zrobię tak. Postawię prosty dźwięk G i potem spróbuję ósemkami. Czyli zrobię trochę przesadnie, bo w górze ta wibracja nie powinna być za szeroka, tylko ładna w dźwięku, ale przesadnie pokażę Wam, mówiąc głoskę E. Ja mówię o wibracji przeponowej teraz, jak to powinno zabrzmieć. Czyli proste G. Było słychać na nagraniu, ale było tak. Y, prosty dźwięk, potem ósemki, triole, szesnastki, a potem jeszcze triole szóstki wrzuciłem do tego. Bo taką podstawową wibracją to jest mniej więcej moim zdaniem w tempie 56. Jak się da radę szóstki zagrać, to w górze ona ładnie brzmi. Ważne, żeby nie była rozcheustana. W dole wibracja powinna być troszkę rzadsza, czyli na przykład. O wibracji, czyli zgłoska y, czy jest głoska? Czy Karolina Mizera? O, Karolina, pozdrawiam Cię. Czy mógłby Pan powiedzieć coś o podwójnym stakacie? Bardzo proszę. Ka Karolina, y, ja zdradzę trochę tajemnicę y, naszej współpracy, ponieważ Karolina w języku codziennym nie mówiła zgłoski K. Ona mówiła jakoś, nie może tu powiedzieć, ale już nie pamiętam, coś językiem robiła. Nie było to w każdym razie z gardła. No więc. Bardzo fajne no to, co ci zawsze mówię i to, co mi się bardzo podobało u profesora Krupy, mówiąc o podwójnym, bo to jest takie bardzo mm, trochę łopatologiczne, ale świetne. Czyli ta zgłoska K musi być taka, jakbyśmy się zakrztusili, jakby nam do tchawicy wpadła, tak jak mi teraz, jakaś okruszynka i chcemy ją jak najgłębiej, tam najgłębiej z tchawicy, nazwijmy to, Wy wykrztusić. I to jest jako, żeby to poczuć dobrze, czyli nie takie tutaj blisko, tylko tam daleko. K I ty musisz, Karolino, jakby tą zgłoskę sobie jak najlepiej uzmysłowić i potem przenosić to na instrument. Jestem dziwnie spokojny, że będziesz grała tym podwójnym stakatem yy, świetnie. Także yy, bądź spokojna, niebawem się tym też zajmiemy. Także tak jak, tak jak do tej pory. Dobrze. Yy, Podpinam się do pytania Karola odnośnie wibracji. Powiedziałem już, yy... <noise> pani profesor Szymczewska mówi, że myślała, że granie na skrzypcach jest trudne. Zapewniam cię, Agatko, że jest trudne, ale na Fagocie nie jest łatwe. Yy, yy, dobrze teraz ktoś, kto, bo tam mi umknęły pytania wcześniej i ja w tej chwili ostatnie mam Magdę Basaj, która mi dziękuję, pozdrawiam Cię Magdo, natomiast pokażcie mi pytania, które były wcześniej, czyli te, które mi gdzieś uciekły, a jeżeli jeżeli, znaczy ktoś, kto, nie, na, niech wystarczy kaszleć czasem, tak jest, byle, byle by nie było to spowodowane koronawirusem, że tak powiem. Yy, aha. Jaką ma Pan metodę pracy nad utworem? Rozczytywanie fragmentami czy całości ćwiczenia od razu wszystkich trudnych miejsc na każde po kolei? Pozdrawiam, Karolina. No tak. Przede wszystkim, yy, jak... Yy, Rozpoczynam pracę nad nowym utworem. Ja nie lubię, tu się akurat bardzo zgadzam, bardzo zgadzam się z profesorem Krupą, znowu, że trzeba mieć obraz tego utworu. To nie, może, nie musi być obraz ze szczegółami, ale ten utwór musimy znać. Musimy znać. Wiedzieć o nim, w jakim jest stylu, i tak dalej, i tak dalej, posłuchać sobie. Nie, nie kopiując interpretacji, bo o interpretacji nie mówię. Oczywiście ja staram się ćwiczyć utwór absolutnie po frazie, od początku. Nie, że gram całość i potem od ogółu do szczegółu, jakby nie. Staram się każdą frazę od razu robić w, wolnych, w wolniejszych tempach. A co ważne przy ćwiczeniu, chciałem to powiedzieć, byłbym pewnie zapomniał, to jest z profesora Wrońskiego. Że, trudne, że nie ma trudnych miejsc w, w utworach, tylko są niewłaściwie dobrane tempa. I teraz też to, to nie można grać za wolno. Każde miejsce ma swój tak zwany próg trudności, czy próg łatwości dla optymistów. Yy, to jest to, to tempo, poniżej którego nawet najtrudniejsze miejsce wyjdzie nam bardzo dobrze. Powyżej, jeżeli chodzi o tempo, to miejsce nam nie wyjdzie. I teraz na różnych etapach ten próg łatwości jest inny. Jak rozpoczynamy pracę nad trudnym miejscem w utworze, to ten próg łatwości jest nisko, musimy wolno grać. Natomiast wraz z, z ćwiczeniem, wraz z ćwiczeniem, sposobami i tak dalej, nie chcę w to wchodzić, bo byśmy musieli skończyć na tym. Ten próg łatwości nam się podnosi. Ale co jest ważne, że jeżeli na przykład umiemy zagrać bardzo dobrze miejsce, które docelowo ma być w tempie 120, my umiemy je zagrać w tempie 80, bardzo dobrze, to nie ćwiczmy go w tempie 60 ani 40, tylko ćwiczmy 78. Jak już będziemy naprawdę kilka razy nam wyjdzie, jest dobrze, odczekajmy na, na następny dzień, zagrajmy to i zobaczymy po trzech, dniach, że to ten próg trudności już będzie miał 86. Czy 82, to się odbywa, to jest proces. I w pewnym momencie, nie wiedząc o tym, że gramy bardzo trudne miejsce no trochę zawsze będziemy wiedzieli ale, ale ono będzie w sposób naturalny i bardzo prawidłowy dochodziło do. Do, do, do swojego docelowego tempa. Pracownia Fagocisty, pozdrawiam Cię Arku. Jakie ćwiczenie na wibrato na bez naruszania wysokości dźwięku? Mam nadzieję, że jak grałem to G, to dźwięk mi się bardzo nie chwiał, ale spróbuję zagrać i potwierdzisz mi, czy o to chodzi, czy, czy nie. Najpierw w graniu. Jest chyba kwestia takiego y, wyczucia, siły robienia, bo y, też Christian Dahl y, wibrację, ja tak zrozumiałem przynajmniej, określa jako taką szybką zmianę dynamiki, głośno-cicho, głośno-cicho, na jednym dźwięku. I to jest to wychylenie. To jest dokładnie to samo. Jak ja mówię, i, y, to jest jakby ten moment głośny, jakby wykres robić. to To mają być. Góry, które idą tylko do góry, to nie, mają, to nie ma być taka sinusoida w górę i w dół, bo wtedy dźwięk się chybocze. To ma być raczej dopychanie takie ho, 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 czy. Yy. No i to jest kwestia po prostu słuchania samego siebie, jeżeli albo nagrywania. Można po prostu sprawdzić, skontrolować to nagrywaniem. No niestety, niestety bardzo często w emocjach nam się zdarza, że ta wibracja się robi taka, yy, no, yy, no trzeba to kontrolować i ćwiczyć. O. Jakie y, ćwiczenie może Pan polecić na szybkie przejście z, fortis, z Forte Fortissimo Ola, Olu, pozdrawiam Cię, y, do, piano, do piano, pianissimo? Myślę, że PP chciałaś napisać, wyszło SP. Y, to jest, y, moja droga, to jest to ćwiczenie bardzo forsowne. Ja je pokażę, ale jeżeli ktoś zrobi to codziennie, generalnie zaczynamy ćwiczenie od gamy B-dur. Na drugi dzień robimy w h -dur. I gramy powiedzmy przez trzy oktawy, więc wyżej już nie ma co się tam. Bo to jest tak forsowne ćwiczenie, które moim zdaniem ustawia granie w dynamice i początek dźwięku i szybkość oddechu. Raz szybkiego, raz wolnego. Nie wiem czy mi wyjdzie, bo to trzeba rozegnanym troszkę być, ale powiedzmy, zaczniemy od dźwięku F. Czyli najpierw opiszę, co robię. Biorę wdech i staram się w sposób kontrolowany, odrywając tylko język od stroika, nie uderzając językiem w stroik, tylko odrywając język od stroika, próbuję rozpocząć dźwięk. Potem robię na nim crescendo, dochodzę do fortissimo, do końca powietrze wydmuchuje, może się zachwiać trochę ten dźwięk, ale trudno. Biorę bardzo szybki wdech, znowu kontynuuję ten dźwięk w dynamice fortissimo. Musi tak samo głośno się zacząć, jak się skończył wcześniej i potem go ściszam. I jak już jest piano, przechodzę pół tonu wyżej na dźwięk pół tonu wyższy i kończę ładnie ten dźwięk. Po czym biorę spokojny oddech i ten dźwięk pół tonu wyższy, zaczynam piano. Robię crescendo do Fortissimo, szybki wdech Fortissimo, kon... i tak chromatycznie stopień po stopniu. I słuchajcie, jak sobie codziennie zrobicie coś takiego przez trzy oktawy, zapewniam was, że wasza forma, usta, przepona, zadracie każdy recital. To jest y, naprawdę. Pokażę tylko szybciutko. I tak dalej. Ja musiałem skracać te dźwięki, to się robi na pełnym wdechu, ile mamy, czyli tak. Piano, czy tam meco piano, zależy kto jak gra, no, tak żeby pewnie się odezwało, musi to być w punkcie, odezwało, musi się odezwać w punkcie, tak jak w orkiestrze, no musimy zacząć na ruch dyrygenta, czy z kolegami, żeby to kontrolować. Do fortissimo, szybki wdech, fortissimo, diminuendo, oddech spokojny tonu wyżej, piano, crescendo. No to jest, mówię to w skrócie. Wiem, że troszkę chaotycznie, ale yy, i dalej. Gryzienie strojka chodzi mi o zaciskanie go, który nie jest spowodowane oddechem. No powiem tak. Zwykle zaciskamy. Kto zaciska usta? Usta zaciskają ludzie, którzy bardzo dobrze słyszą i mają niedobry, yy, niedobre podparcie. Ja byłem taką osobą. Przyznaję się. Grałem yy, kilka lat w ten sposób. Myślę, że trzeba wrócić wtedy do grania bez języka dużo. Czyli na przykład, żeby ktoś poczuł, jak samo powietrze może grać. I teraz, co jeszcze bardzo często, zamiast zaciskania ust, często podnosimy S ustami do góry. To jest też bardzo ważne, żeby przy skokach uwierzyć, że nie trzeba podnosić głowy do góry, żeby grać czysto górę wprost, przeciwnie, trzeba im wyżej się gra, tym bardziej kontrolować górną wargę przy stroiku żeby nie zamknąć tego stroika. Czyli ćwiczenie bez języka. Cały czas polecam, bo język, jak wprowadzamy, on nam powoduje zaburzenie i bez języka spowoduje, że będziemy musieli grać na tak zwanej w cudzysłowie przeponie, czyli na powietrzu. Jeszcze raz. Coś takiego. Bez języka. Długie dźwięki, wzmocnienie przepony. Ala dołobizna. Pozdrawiam. Jak przyspieszyć stakato? Już mówię. Najlepsze ćwiczenie moim zdaniem to jest przede wszystkim uświadomić sobie pozycję, miejsce, którym dotykamy do, y, dotykamy do stroika. Nie można, y, nie można dotykać końcem języka, a broń Boże dołem. To musi być tą stroną. I powiem tak, im większy język, tym głębiej. Y, nawet niektórzy twierdzą, że można w połowie języka dotykać do stroika i ruch taki, ja się... W, też tak próbowałem. Nie zawsze mi tak to pasuje, ale też tak grywam. Także proponuję najpierw znaleźć maksymalnie głęboko punkt na języku i potem ćwiczenie, które od dwóch dźwięków, jak najbliżej siebie, czyli najpierw długi dźwięk alu. więcej tych nutek z metronomem, ta ta tam, ta ta jak najbliżej siebie i oparcie na pierwszy dźwięk, to jest bardzo ważne. I cierpliwie, dzień w dzień powinno to, jak to powiedział profesor Adorian kiedyś, i ta metoda na pewno zadziała, tylko nie powiem Ci, czy za trzy tygodnie, czy za trzy miesiące, czy za trzy lata. Trochę anegdotycznie, ale trochę tak jest, im lepiej to robimy, tym szybciej zadziała. Y, y, jak dezynfekować stroik w dzisiejszych trudnych czasach? No, Przemku, w spirytusie myślę i to w, y, wcale nie jest żart, ale wydaje mi się, że no, to będzie wielkie wyzwanie dla nauczycieli przez najbliższy czas, jak y, przygotować stroiki uczniom, czy jak pomóc studentom w robieniu stroików, a jednocześnie uniknąć no, wymiany, że tak powiem, drobnoustrojów, Co, coś, czego... Na co dzień na to w ogóle nie zwracamy uwagi, a w dzisiejszych czasach jest to niezmiernie ważne. O, Beata Duchniewicz, dziękujemy. Pani Beato poleca Octenisept do dezynfekcji stroika. Także już mamy odpowiedź i no i myślę, że po przygotowaniu stroika no, musi tą dobę sobie odleżeć, żeby było, żeby było y, pewne. Y, jak oduczyć się uderzenia strojkiem w zęby na oboju? No, nie, nie wiem o co chodzi, czy przy wkładaniu oboju do buzi uderzamy w zęby. Powiem tak, powiem trochę, odpowiem przewrotnie na to pytanie. Im się będziemy chyba mniej zastanawiać nad tym, tym lepiej. Kiedyś w świętej pamięci już profesor puzonista z Chicago, Ardasz, Powiedział, jak ktoś przykładał tam ustnik do ust, powiedział, że jak będziesz tak bardzo się. Mówi, jak jesz widelcem, to się nie zastanawiasz, czy trafisz do ust. Jakbyś się zaczął zastanawiać, to już byś nie żył. Po prostu y, trzeba wyrobić pewne odruchy. No, y, nie jestem oboistą, ale wydaje mi się, że. Y, o profesor krupa jest na czacie. Proszę na prywatnym napisać, może zaradzi. Jak oboiści nie powinni uderzać strojkiem w zęby. I mi się wydaje, że nie trzeba się dużo zastanawiać. Może y, zaczynać od podwiniętej wargi kłaść. Trudno mi powiedzieć, to nie. poddaje się przy tym pytaniu. Y, proszę Państwa, y, to jest tak. Y, Doszliśmy, dostaję sygnał, że musimy naszą transmisję już kończyć. O, Arek mówi, że lampa UV przez 5 minut. Świetnie, bardzo dziękuję. To jest jako wracamy do odkażania stroika, do dezynfekcji stroika. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to spotkanie. Wiem, że było troszeczkę chaosu, bo, no bo nie mogło być inaczej. Tak jest. Jak Powiem tak, jeżeli... Yy, Nasz, nasze Europejskie Centrum Muzyki i nasza Fundacja MyWay yy, zorganizuje nam takich spotkań więcej, to możemy robić takie spotkania tematyczne. Ja obiecuję, nie bójcie się na moim Facebooku messengerem, piszcie do mnie pytania, jakie macie. Ja, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, intencjami, odpowiem Wam na każde pytanie i pomogę z całych sił. Bardzo ubolewam, że nie mogę z Wami się w tej chwili fizycznie spotkać, ale miejmy nadzieję, że te czasy szybko wrócą i wszyscy spotkamy się w realu już. Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiejsze.